Hej, dzień dobry, cześć, witam serdecznie i witajcie w kolejnym odcinku z Evil Nun. Jakby ostatnio, no prawie te 1000 łapek wbiliście, to uznałem, że niech będzie, nagramy kolejny odcinek. Jeśli chcesz kolejny, zostaw tu łapkę w górę i znów się umówmy na te 1000. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy robili faktycznie jakieś rzeczy, które umożliwią nam przejście jakkolwiek tej gry. No dobra, mamy dzień pierwszy, no i tym razem wiemy mniej więcej co robić, a przynajmniej na początku. Hasiek, okej, przynajmniej mam swoje imię już w końcu, że ja jestem Hasiek. I dobra, zacznijmy w takim razie tutaj czym prędzej. Musimy wyjść jak najszybciej do dwóch rzeczy. Chwila, chwila, stop, stop, stop. Ostatnio tu był kabel. Ej, no ostatnio tu był kabel. Halo, ej, czuję się oszukany. W sensie to chcecie mi powiedzieć, że włączyłem radio, to... Genialne, to był genialny pomysł. Włączyć sobie radio, posłuchajmy sobie radia i przywołajmy tutaj naszą zakonnicę, aby, nie wiem, posłuchała z nami pieśni religijnych i tak dalej, wycia. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy ona tu przyjdzie, czy też nie. Ona gdzieś tam sobie chodzi, ale tu jest mały kabel, ej, więc mamy tutaj ten kabelek. Tylko ja się boję naprawdę, że chcąc, nie chcąc, zaraz ją znów spotkamy. Ona gdzieś tu była, nie? Ja to słyszałem. Zwalmy obraz, abyśmy ją tu przywołali i ona sobie pójdzie. Okej, mamy ją, cześć babciu, siemanko, witam serdecznie, co tam, jak tam? Mam nadzieję, że ten, co to jest za... W sensie, ona sobie poszła, pomodliła się i tak dalej. Okej, my wracamy do naszej ulubionej kryjówki, bo nie wiem, co ta babcia sobie myśli, ale... No jakby nie chcę wiedzieć, okej? Jakby w sensie odpaliliśmy kabel, co dalej? Babciu, gdzie jesteś? Znaczy... Tak, tu jesteś, dobrze, to tyle już wiemy. O Jezu! Zostaw mnie! Dlaczego ty mnie gonisz? Zostaw mnie. Ej, nauczyłem się chować przynajmniej, że wystarczy, że podejdę do przedmiotu, a nie będę nakierowywał na niego, więc to bardzo mi pomaga, jeśli chodzi o jakąkolwiek egzystencję w tej szkole. Tak też się zastanawiam, czy jeżeli włączę radio, to... czy babcia... Znaczy babcia... Czemu ja mówię babcia? Jeny, nie powinien mówić babcia. To czy... Jeśli chciałem powiedzieć greny... To po prostu czy... Nasze niektóre występki, jeśli chodzi o hałasowanie, zostaną wybaczone. Tutaj za to, o właśnie. Tylko, że to bardzo nahałasowało i na pewno babcia tutaj... Babcia jest, zakonnica przyjdzie. Te drzwi nie są jeszcze otwarte, więc niestety... Ale otwórzmy sobie szafeczkę. Mamy miotłę. Po co mi jest ta miotła? Nie mam pojęcia. Chciałbym się dowiedzieć, ale... Ta na pewno zaraz tu przyjdzie, bo ja rzuciłem ją na ziemię, wydał dźwięk, więc ona zaraz tu przybiegnie. Więc tu poczekajmy, ale mamy miotłę. Tylko do czego nam ta miotła będzie potrzebna? To jest bardzo dobre pytanie, ja niestety nie wiem. Przekonamy się. Okej, czyli jesteśmy tu... O, w sensie... jest tu okienko. Ona jest po lewej stronie chyba. Albo nie. Tylko kwestia teraz taka. Co ja mam zrobić? Okej, my jesteśmy znowu w łazience i musielibyśmy ten kibelek odepchać na pewno, ale nie mamy czym za bardzo. Tu jest książka, ale książka nas mało interesuje. Babciu, znaczy nie babciu, tylko ty zakonnico. Jezu, jaki ja jestem pijany. No rusz się, dobra. Się zatrzymałem nagle. Mogłem zginąć, czajcie, to zginąć. O, to jest mój pokój w ogóle, Hasiek. Tutaj, patrzcie, lol. W sensie, nie wiem, co mam rozumieć przez to, że to są drzwi dla mnie. Ale nie chcę wiedzieć. O Jezu, jakie to było spotkanie bliskiego stopnia, nie? Tu się też mogę schować. Genialne, nie wiedziałem o tym. W sumie, że mogę kucnąć i się tu schować, jakbym wiedział wcześniej, to... To bym tego używał, ale nie do końca. Tak cały czas błądzę tutaj i próbuję coś zrobić. Mogę tu stanąć w sumie. Mogę tak tu wejść?
Nie, tu muszę kucnąć akurat. Okej, spoko, nie ma problemu. Tylko dalej to zostaje wiele do życzenia, że... Okej, otworzyłem tamten fragmencik, ale co dalej mi to daje, nie mam pojęcia. Ej, patrzcie! Odblokowałem salę gimnastyczną. Aha, tu, że tu jesteśmy. Dobra. Okej, tu potrzebujemy klucza. Tu możemy wejść, tu mamy łazienkę. Tu mamy papier. Oczywiście jakby papier nam się bardzo przyda, kiedy będziemy mordowani na przykład. O Jezu, czy ona tu przyjdzie? To wydało taki hałas, że jeśli ona tu nie przyjdzie, ja będę w szoku. Ale... w sumie nie słyszę jej, aby tu biegła. Okej, w tojkach jakby chyba legitnie nic nie ma. Najgorsze jest to, że jeśli ona tu gdzieś jest, to nie żyje. Dobra, mamy jeszcze tutaj męską toaletę, więc wejdźmy do niej. Zamknijmy za sobą grzecznie drzwi. O, okej, jakby tutaj widzę, że komuś nie, ktoś nie wytrzymał i musiał rozwalić toaletę. No smut, szkoda. Szkoda. Ej, ciekawe, czy dałoby się ją tu zgliczować, jak... trochę. Okej, tutaj mamy szyb, ale nie mamy płotka żadnego. Tu możemy siknąć sobie, jakbyśmy chcieli, ale chyba sikanie w tym momencie jest nam bardzo niepotrzebne, więc olejmy to na razie. Tu oczywiście, aha, to jest tylko tekstura, czyli tu na razie nic mi to nie daje, że tutaj jest coś takiego. Tu na górze jest jakiś hak i tak dalej, to też tak nas mało interesuje. Ale to w takim razie chyba możemy na górę jakoś wejść. Ej, a w zasadzie cofnijmy się, ej, bo skoro tutaj zostało otwarte, to chyba... czy ja mogę to otworzyć? Aha, muszę mieć... okej, ona... on... Fuck. Mi się wydaje, że my ją zgubimy na spokojnie. Co prawda ta muzyka... nie jest legitna. I nie mówi mi o tym, żeby ją miał zgubić. Zesrałem się i wszedłem akurat do pokoju, gdzie nie ma wyjścia. No nie. Nie wchodź tu, nie wchodź tu. Idź sobie stąd, babciu, bo ja nie chcę z tobą żyć. Ja chcę sobie stąd uciec i żyć sobie dalej tu. Ja jestem młody, piękny, zostaw mnie tutaj. A ja ładnie śpiewam, wiem o tym, zostaw łapkę w górę dziś. Tak, to... tak, to najlepiej, nie? Jak się... no ja cały czas ją słyszę i to mnie martwi, to mnie bardzo, bardzo martwi, bo ja bym nie chciał, żeby ona mnie słyszała. Ej, tu się da schować, to dobrze wiedzieć. Okej, czyli tak jak sądziłem, jest... w ogóle jest tu dużo miejsc do chowania się. O dziwo, więc... spoko. Tu mamy kwiatek, tu mamy linę. I tu jest człowiek ptak. Znaczy, ja mam nadzieję, że ja nie zostanę tym człowiekiem ptakiem, nie? No bo jak zauważycie, to jest tam człowiek ptak po prostu z maską ptaka. A ja bym wolał żyć sobie. O Jezu! You'll meet the others. A weź sobie idź stąd, teraz weź się odwróć. 100 IQ, to bo... to 200 IQ, bo stanąłem sobie za drzwiami i ona mnie nie zauważyła, ale się zestrałem, że ona jest za mną. Akurat musiała być tutaj w okolicy, nie? Naprawdę, moje serduszko aż umarłem, nie? Ogólnie to są zamknięte drzwi, niestety. Ale okej, jakby ten pokój nic mi totalnie nie wnosi do rozgrywki. W sensie, okej, fajnie, jestem tutaj, nie? Ale no to co z tego? No właśnie, co z tego, że ja tu jestem? No właśnie, nic z tego, że tu jestem. Uda mi się znów zrobić 200 IQ? 200 IQ gaming. Ej, naprawdę, ona wchodzi do pokoju, nie widzi mnie i postanawia sobie iść. Ale to nie zmienia faktu, że... to nie zmienia jednego faktu. Jestem tu uwięziony. No nie, no czemu akurat wyszedłem na ciebie? No, on miał cię tu nie być. Dostałem tipa, że mogę teraz pójść do sekretariatu. Że mogę teraz iść do sekretariatu podobno, ale ile w tym prawdy jest, to nie wiem. Bo tutaj nie mam kodu. Ty wredna... jestem Hasiek i ja chcę być dobry.
Ja chcę być dobrą osobą, nie krzywdzić nikogo. Ja naprawdę chciałbym się tam dostać, ale... No naprawdę mogę zjumpować tutaj? Przepraszam bardzo, czuję się oszukany, bo jak ostatnio tutaj byłem, to nie mogłem tu tego zrobić. No jestem podirytowany, naprawdę jestem podirytowany. Moją frustrację w tym momencie wypowiadam. No kamal, że podchodziłem tutaj. To co, ona może mnie tu wejść? I w teorii ona powinna to słyszeć. I zobaczymy, czy wejdzie tymi drzwiami, czy nie. Czy może to jest bezpieczna strefa... Właśnie, ej, może ona umie skakać też. Jak umie też przeskakiwać przez to okienko, to mam przekichane. Aha, akurat w tym przypadku muszę nakierować. Spoko. Czemu on akurat tam musi być, no? Babciu, będę mój babciu, no. Pani starsza pani. Jakby akurat ona musi być tam, gdzie ja chcę iść, nie? I to jest takie bardzo pierdliwe. Okej, jak coś to pamiętać, muszę, że muszę nakierować na jedną ze ścian, jeśli chcę wskoczyć. Nie wiem, jakim cudem ona mnie widziała i nie chcę wiedzieć, ale nie wiem, jakim cudem ona mnie widziała. W sensie nie mogła mnie widzieć, no przecież nie było, chyba że ona... Nie. To ja nie wiem, naprawdę, ja się poddaję chyba, nie? Ale mamy kasetę, a ta kaseta może nam się przydać. Do czego się może nam przydać? No właśnie, nie wiem. Ej, ale ciekawostka jest taka, że radio już nie gra. A gdybym... Czyli jednak to nie tutaj. To po co jest mi kaseta, magnet, to w sumie radio i kaseta, nie, to było głupie, ale w takim razie po co mi ona jest? Ja pierdzielę, dobra, sprawdzimy to, czy jest ona mądra czy głupia. Aha, bo ona... Czy jak... Aha, ona ma... On... Czyli jednak mnie widziała. Dostałem jakiegoś tipa kolejnego z... Coś z dachem, ale totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale ty tak mi nic nie pomaga, nie? To jest lit, to tam mało mnie intryguje. I tak... Dobra, czyli to nie o to tu chodzi. Pod żadnym pozorem nie o to tu chodzi. Tam nie mogę iść, bo tam jest kolejny chapter. Ale ten... O, co to jest? To jest kołek. No okej, ty tu jesteś. No cześć, witam pana, no ale... A tu jest lina, ale to... Potrzebowałabym właśnie... Potrzebuję dostęp do jakiegoś w ogóle innego chapteru, nie? Come on! Podzielili grę na chaptery, z tego co wiem. Ale no dobra, to spróbujmy przeszukać jeszcze raz ten pokój, no bo w takim razie... Okej, okay, one są zablokowane, jasne, rozumiem. To są ciężkie książki, to rozumiem, też jest zablokowane. Dobra, tu mamy... Jezu, dobra, 200 IQ. Czemu ona tu przyszła? Ej, ale to jest... Chwila, stop! Ona mnie nie widziała. To dlaczego muzyka się włączyła? Nie miała prawa mnie zobaczyć. Ale de facto nie wchodzi tutaj. Zamknijmy drzwi. Bo czemu by nie? Ale nie wchodzi tu. Muzyka się odpaliła, mimo że ona nie miała opcji mnie widzieć. Czyli to oznacza, że jest blisko. Wiecie, co jest najgorsze, oprócz tego, że chowam się w jakiejś szczelinie? To, że nie mam pojęcia w sumie, co powinienem dalej zrobić, bo nowe lokacje przejrzałem, i kompletnie nie mam pojęcia, co za tym idzie, niestety, a fajnie by było jednak. W sensie, nic nie znalazłem, ani żadnego kodu i tak dalej. Weszliśmy na salę gimnastyczną i na tej sali gimnastycznej, założyliśmy coś, co wszystko jest od kolejnych chapterów. Więc jakby to dużo mi nie daje. I jaki ja jestem słaby w tej grze, naprawdę jakby. Ale to coś zrobiliśmy, no przynajmniej. No dobra, w sensie tak jakby... Powiedzmy, że zrozumiałem... Jedną rzecz. Jestem słaby. jestem słaby, nie, a tak znaczy tak, to też. Tak jak w sensie... Powiem wam, że jak próbowałem obczaić jakieś małe podpowiedzi, to tutaj w teorii powinien być ten szkielet czy coś takiego. Kiedyś coś takiego było w każdym razie. A teraz, no nie ma tutaj czegoś takiego, no i to mnie bardzo martwi, bo po prostu muszę chodzić i szukać itemów. I w ogóle, znaczy to nie dziwnego, ale jeżeli się nie mylę, jest coś takiego jak Ghost Mode i prawdopodobnie będę mógł sobie lekko dopomóc, jeśli chodzi, bo muszę poznać tą szkołę i tak dalej, nie? I później się bawić z tą zakonnicą, no bo tam jeszcze nie mogę wejść, a spadać tam też nie chcę za bardzo. Wolałbym tam nie spadać. O, tutaj coś jest, może. Nie, dobra, to jest piekarnik, w którym możemy smażyć dzieci ewentualnie, ale...
Ale. My nie będziemy smażyć dzieci. Tu są jakieś łyżki, puszki i tak dalej. Dobra, czyli to piętro mamy przeszukane na dobrą sprawę. O, tak jak w sumie mamy wszystko przeszukane. I ja dalej nie wiem, co ja mam zrobić i się za... Komu poczekałem! Dobra, wskakuj. W sensie ona wie, że tu jestem, prawda? Ona idzie tu. Ona zbyt pewnie tu idzie i ona pod nam właśnie wiedziała. Dobra, moi kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym materiale. Niestety nie zobaczyliście sceny, jak nasza zakonnica zabiera mnie do swojej piwnicy i zakłada mi maskę, bo postanowią mi przestać nagrywać. W każdym razie my w kolejnym odcinku zrobimy jeszcze więcej, na pewno. Ja się będę uczył tej gry powoli. Możecie dać mi swoje tipy w komentarzu oczywiście. I ja mam dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów. No i...